Cześć, w kapitalizmie oczywiście, tak jak wam tutaj obiecałem, jesteśmy na 4-5, ciśniemy dalej tą misję na te punkciorki. Oczywiście mam tutaj otwarte okienko tej misji na Uber Cybelony, gdzie mam je zabić na 4-5, dlatego że chcę, żeby do niej zaliczała, a mam dwie takie, więc mogła być tam jakaś mała komplikacja i bym ich zaliczyła nie do tej, co chcę. Byłoby ogólnie słabo. Nie, dlatego tutaj mam tą otwartą. Zaraz sobie przełączymy na tamto okienko oczywiście. O! Uber Lordakium. Może bym tak Uber Lordakium mówił zamiast tamtego. Dobra. No, może jednak nie. Jeszcze tylko jeden. Tutaj do tej misji. A tamte obrażenia. O, widzicie? Jest dobrze. Jest dobrze. Jednego ubiłem, to 2 miliony skoczyły prawie. Może nawet 3 sobie ubijemy. No, jakbyśmy jeszcze 2 ubili w wersji Belony, to już by było elegancko, to już by było full. Ta misja zrobiona. No i byśmy mieli tutaj dużo pilcików. Pewno. Za tą misję jest 1500 punktów, 2200 coś tam wpadnie nam. To już będę miał tą nagrodę kolejną, nie? Olej nam wpadnie, 40 sztuk. No i co? Chyba jednak tą Uberlordakiem ubijemy. Nie widzę tutaj klientów. No bo jedna Uberlordakiem powinna nam wystarczyć. Tutaj gdzieś była, nie? No i co, teraz nawet jej nie znajdziemy? To fajnie. To fajnie. Nie ma jej. O, anihilator to też był. Anihilator to na pewno ma. A co tam? Ubijmy takiego anihilatora. Ten skurczybyk bije, nie? To sporo. O, spakował się. O, dobra. A nie, to tylko rakietkę. Dobra. Idź go. Zbagował się elegancko. Się nie musimy nawet spinać. Ciekawe, ile on ma tych hapsów. No, 1 milion już na nim szedł. Nie. Tylko 2 miliony weszły na nim. To jeszcze sabotera zapiekniemy. O, ale saboter już odpowiada ogniem. Nie, fajnie. Jednak skurczybyk trochę bije. No, ale po nim to już na pewno będziemy mieli. Po nim to już na bank będziemy mieli zrobioną misję. Więc możemy już lecieć do góry, powolutku. Oczywiście za niego będzie prawie niezauważalna kasa. 150 uri. Ale co tam? Zadajesz mu obrażenia tak jak Kubikowi. A on daje ci 150. Super! Dobra, no to mamy tą kolejną misję zrobioną. Jest 10500. Nie no, jakbym dociągnął do tego laserka, to by było elegancko. Wiecie no. Jednak to jest LF4 ulepszona, nie? Tego tak nie kupisz. Do tego laserka jakbyśmy dociągnęli, to elegancko. No ale coś mi mówi, że będą z tym małe problemy. Tym bardziej, że pewnie większy gracz no pewnie się rzuci na te skrzynie, no to nie oszukujmy się, nie? Dlaczego my tutaj oszukujemy? Na pewno się na nie rzucą.
Przecież każdy by chciał mieć taką lewczóreczkę z Afriko. No bo to jest z Afriko. Zrobienie takich prostych misji. Zadać ileś tam obrażeń alienom. No weźcie, przestańcie. No w ogóle to awansowały mi moje irki. Dobra. No to co tutaj jeszcze możemy takiego prostego zrobić? Tutaj już ścieka. Tu jest w miarę proste, nie? No spróbujmy to. Co nam szkodzi? Cyknie witka. I się modlmy, że nas nie rozkraczą. No piłeczka tam leci, no dobra. No i co, jak będzie blisko, to po prostu spróbujemy zebrać te skrzynki, nie? Aha. 5 skrzynek mam zebrać, a potem zostać 20 minut. A, źle przeczytałem. Myślę, że mam krócej niż 20 minut zostać, żeby to zebrać. A, to elegancko, to łatwo. To 5 skrzynek zniszczenia. Nawet nie wiem, jak wyglądają, się teraz dowiemy zaraz. W ogóle to... bo latamy w 2D. Aha, wersja w ogóle 3D jest niedostępna. Czemu? Czemu wersja 3D jest niedostępna? Okej. No dobra. Kij z tym. Zaraz będą na mnie polować. No przecież... Ktoś, kto tutaj sobie lata obok, nic nie bije. Powoli się zbliża. O, tam widzę już jakieś niebieskie kropeczki. Z mojej firmy. Ludzie polują po prostu na skrzynki, widzicie. Na mapie jest cała masa już tam osób, które tylko czekają na to, żeby na sam koniec podlecieć i zebrać tą skrzynojkę. A, no to nawet nie widziałem, nie? To nawet nie widziałem skrzynki. No to mi się udało. Tak, to było bardzo inteligentne z mojej strony, że nie odznaczyłem sobie tych skrzynek cargo, nie? Miałem po prostu, że nie pokazuje mi skrzynek cargo, więc no jak mogłem zobaczyć coś, jak miałem zaznaczone, że mam nie widzieć? Oj. Oj. Dobra, coś tam zebrałem. No ale to na pewno nie były te skrzynki. To nie były skrzynki zniszczenia. To skrzynki zniszczenia. Na pewno tutaj skrzynia zniszczenia. A, źle wpisałem. Zniszczenia. Po każdym zdobytym golu pojawi się 10 skrzyn zniszczenia widocznych dla wszystkich pilotów poza zwykłymi skrzynkami kosmicznej. No nic, no musimy tutaj znowu poczekać, aż to dopchają, nie? I wtedy myśleć. Dobra, zbliża się podejście numer 3. Oj, podejście numer 3 może kompletnie nie wypalić. Shit. Bio strzelają. Ja tu w ogóle nie widzę tych skrzyn takich innych. Kurde bele. Może jeszcze coś powinien oznaczyć w opcji. Zajęte skrzynki. Nie no, zapiszę to. No nie wiem. A, ktoś mnie goni jeszcze. No to co, kolejne podejście? No musimy to strzaić, no przecież. Tak, podejście numer 4.
No ja nie widzę tutaj żadnej skrzynek. Ja nie wiem, no. Cały czas tylko zwykłe Iridium łapie. Zwykłe skrzynki, nie? W historii macie. Może znowu dostałem jakąś zwykłą skrzyneczkę. Nie wiem, no. 10 energii, no. 10 spoko, no ale... Nie kumam tego po prostu. Nie umiem. To może następnym razem sobie porobimy. Może po prostu... Po prostu innym razem, no. Nie wiem, no. Może sam sobie to próbuję pozdobywać. Ewentualnie. Jak mi się uda. Nawet nie wiem, jak one wyglądają w sumie. Nie wiem, co ma łapać. Może to jest jakieś małe takie, że... Niby to miałem na ekranie, a było na tyle małe, albo na tyle się wtapiało w to, co było z tyłu, że w ten, no w tło, że po prostu nie zwróciłem na to uwagi, nie? Dobra, no. Nie no, przecież najłatwiej jest tutaj rozwalić alinki. Korbic. Skrzynia zniszczy. No, dobrze widzę. Skrzynia zniszczy. Nawet nie ma. Wszystko pod piratów. Jakieś grafiki. A, kij z tym. Kij z tym. Dobra. Jedneszka. Lecimy ich rozwalić. No, oczywiście. Można by to zrobić na drugiej mapie. Można by dostać wtedy kosmiczne 1 Iridium za sztukę. Więc ja już sobie to daruję. Po prostu sobie rozwalę na tej mapce, na której wiem, że jest ich pełno. Tak, po prostu. Wiem, że ich jest pełno. Nie wiem. A tak średnio. Średnio te dwa odcinki wkładać w... serię do 22 levela. Ach, po prostu wrzucę te odcinki jako eventowe. Po prostu wrzucimy je jako eventowe. Coś tutaj pobijemy. Coś porobimy tych punkcików. No, myślę, że jeszcze będę się próbował zainteresować tym, co tam się dzieje. Oczywiście chodzi mi o te punkciki tutaj, nie? I właśnie te skrzyneczki. W sumie jak już nie da się odebrać tej najmniejszej nagrody, od razu nas przeskoczyło aż tutaj, to ja chętnie bym sobie już odebrał tą najwyższą nagrodę, nie? Z 50 tysięcy punktów. No ale to trzeba tutaj pomyśleć o tym. Bez pochopnych kroków. Dobra. 20 skrzyneczek. No to chyba to damy radę zrobić. W pecie niestety chyba nie zamontowałem sobie zbieracza skrzynek. Oczywiście, że nie. Bo po co komu zbierasz skrzynek? Dlatego będziemy to robić ręcznie. No i... Trochę tutaj polataliśmy, trochę pobiliśmy na 4-5. Ja myślę, że będzie taki po prostu krótszy odcinek dzisiaj. Myślę, że tak to zrobimy. Chociaż bym mógł na koniec jeszcze spróbować tam jeszcze raz polecieć, zajrzeć, co tam się dzieje na tej mapie PvP. Te skrzynki zniszczenia. No oczywiście jak ktoś oleje tutaj nie ma, to też by był dobry sposób, nie? Żeby do takiego cyborga sobie dobić czy coś w ten deseń. No dobra. To zrobiliśmy. Dostaliśmy znowu 750 punktów. No nie wiem, no spróbuję, no. Co tam? Spróbujemy jeszcze raz. A, piłeczka leci w innym kierunku, tak? No, leci w innym kierunku.
Co tu się dzieje? Mam jakąś misję w ogóle na graczy? No nie mam. Nie, to może się rzucać nie będę. Może jak nam do bazy wpadnie? Ale nie, tam była napisana widoczna dla wszystkich graczy. Po każdym zdobytym golu pojawi się 10 skrzyń widocznych dla wszystkich pilotów. Poza zwykłymi skrzyniami kosmicznej piłki. No nie wiem, no. Głupi jestem w te klocki. Dobra, w każdym razie to, jak już mamy polować na te skrzyneczki, przydałoby się, żeby nasz pet miał zbieracza, nie? Comes and goes. To już jest tak blisko, że jeszcze mi się coś zatnie, coś się nie zmieni. Będzie tyle z tego zbierania. Tą naprawę wyrzucę i dam za nią zbieranie. Tak zrobimy. Weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Rozpierdziucha jest tutaj duża. Głównie to 775. No powiem wam, dzieje się. A ten tam dzielnie próbuje tą piłeczkę dotoczyć. No nie widzę tych skrzynek. Nie wiem, czy one dopiero potem będą, czy już teraz powinny być. Ha, no właśnie, ha. A, nawet te jeden nie zebrałem. No dobra, wiecie co, to na razie będzie tyle. Tak sobie to zrobimy, że na razie to będzie tyle. Ja jeszcze coś spróbuję się może zainteresować tą akcją. Jeszcze może jakiś filmik z tego będzie. Na razie te dwa. Na razie te dwa i to będzie na razie tyle. Bo zrobiliśmy te podstawowe misje, które tam pokazałem, no, trochę tych punkcików padło na tym podwajaczu. No, podwajacz plus 50%, się okazało, nie podwajacz. No, nie. No, zdobyłbym sobie tą lepszurkę, no. Nie wiem, czy te skrzynki dopiero będą. Na 16 lipca, po 5 tych nie zauważyłem ich. Dobra, trzymajcie się, no i oczywiście do następnego. 16 czerwca, nie lipca.